Siemaneczko! Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na... Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem coś kompletnie innego, coś do czego nie jesteście ani ja nie jestem przyzwyczajony na tym kanale. Czyli dzisiaj nie będzie śmieszkowania w GTA, nie będzie śmieszkowania w Happy Wheels. Będzie tylko strach i płacz w grze The Joy of Creation Reborn. Ja wam powiem tylko jedno. Ja i horrory to kompletnie dwie rzeczy, które się nie znoszą. Ani nie lubię filmów horrorów, ani nienawidzę po prostu gier. Mam mnóstwo gier horrorowych, bo kiedyś myślałem, że fajnie będzie je nagrywać. Zagrałem raz w Outlasta i prawie się posrałem. I od tamtej pory nie wchodziłem w żaden horror. To jest taki remake Five Nights at Freddy's, czyli gry, którą chyba każdy zna, w którą każdy grał albo którą każdy widział. Jest to horror o takich właśnie misiach, jak tam stoją, które próbują cię zabić chyba, bo nigdy nie grałem, więc nie wiem, nie oglądałem, też nie. To jest taki remake, tylko że bardziej w 3D, troszkę w lepszej grafice. Podobno jest naprawdę zarąbisty. A do tego kolejnym utrudnieniem jest to, że jestem obecnie w domu sam. Jest godzina prawie 22, więc jest już ciemno. Jak widzicie, jest ciemno, chociaż ja mam tutaj dwa softboxy, które świecą na mnie, więc ja jestem jasny, ale jest naprawdę ciemno. I spał też będę sam, bo dziewczyna jest w domu swoim rodzinnym, więc to, co ja teraz robię, to jest po prostu istne samobójstwo, bo będę pewnie srał przez całą noc, albo nie będę spał, bo się będę bał. Więc mam nadzieję, że to docenicie, mam nadzieję, że wam się spodoba, ja też mam nadzieję, że mi się spodoba. Podobno jest przezajebista i dzisiaj to sprawdzimy. Mam nadzieję, że nie umrę, ani nie zestram się ze strachu. Przechodźmy do gry! Dobra, słuchawki już na uszach. Jak widzicie, duże słuchawy, wyciszające dźwięki otoczenia, więc będę się czuł, jakbym tylko to słyszał. Słuchawki są, głos jest dość głośno włączony. Jak widzicie, mam tutaj do wyboru Play Story Mode, który jest obecnie zablokowany. Mamy tutaj Choose Endless Mode i mamy do wyboru Freddy'ego i Bonnie. Są to takie miśki właśnie, postacie z tej gry. Jest też Chica i Foxy, mniej więcej je znam, mniej więcej wiem, o co chodzi. Chyba pozostaje nam nacisnąć play. O, żeż kurwa. Podobno udźwiękowienie w tej grze jest First Floor in Ignited Freddy. Okej. Kurwa, już się boję, nie chcę w to grać. Nie chcę, ale muszę. Chociaż tak mówię, że nie chcę, tak naprawdę chcę. Co za światło i czemu już tak szybko czas leci? Tu jest jakaś latarka? O, żeż kurwa. Czy wysłyszeliście, jak on szedł? Ej, ale ja tu nic nie widzę! O nie! Ale mam ciary! Ale co ja tutaj mam robić? Nie obracam się za siebie. Dobra, nie do końca wiem, o co chodzi. Kurwa burza. Nic nie widzę. Muszę znaleźć 5 jakichś obiektów, ale ja tu nie widziałem żadnego obiektu. Co się stanie, jak będzie jeden? Objective failed. No i chyba koniec powinien być, nie? Tu się coś świeci. Spierdalaj! A! O kurwa! Ej, już czas mi leci, a ja kurwa pokazuję. Nie. Nope, nope. Ale co ja mam znaleźć? No! Ja pierdolę. Dobra, wróciłem do was i wiem już, jak się włącza tę latarkę. To już mi dużo powinno pomóc. No nie wiem, co powinienem kolektować. Słyszę go. Jest za mną. O kurwa! To nie jest fajne, powiem wam tyle. To nie jest fajne. Okej, jedno znalazłem. To jest strasznie randomowo, nie wiem, czego mam szukać. To gdzie idzie?
kurwa. Biegnie za mną. Spierdalaj, Adrian, szybciej. Dobra, uciekłem. Okej, coś podniosłem. Mam trzy rzeczy. Ja pierdolę, ludzie, nie grajcie w to nigdy. Biegnij! Ała, ała! Biegnij. Dobra, udało się. Dalej za mną jest. Ja pierdolę, to jest straszne. Powiem wam, że to jest naprawdę w chuj straszne i nie wiem, o co chodzi. Mam już pięć rzeczy, a on dalej mnie ścigał. Znaczy, no w sumie to chyba tak powinno być, że mnie ściga. Może po prostu powinienem przetrwać do dnia. Albo dać się zabić i próbować skolektować. What? Dobra, mam już te pięć rzeczy, dam mu się zabić. Po prostu. Dobra, już wiedziałem, że będzie, więc to nie było takie straszne. Dobra, spróbujemy raz jeszcze znaleźć rzeczy. Z tego co pamiętam, to tak. Telefon. Telefon. Tu jest, o, żeż w kurwę. Uciekaj! Freddy, nie! Kurwa, Adrian, uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj! Dobra. No nie wiem, kurde, no już teraz chyba nie dam rady. Czekajcie, taką tą. Jak mam stąd wyjść? Nie złapał mnie. Co? To jest tak głośne. Maszynę, jeszcze dwie. Ach. Dobra, bierz mnie, Freddy. Freddy! Jak sobie stał, chujek? Okej, tu nic nie ma. Wygląda na to, że tu nic nie ma. Co to kurwa było? Już chyba 26 raz spróbujemy. Spróbujemy zabrać te rzeczy, które. No jak. Jak widać, są całkowicie losowe. O, widzicie, teraz jest czapka. Wcześniej były inne rzeczy. Mam już trzy. Jeszcze jedna rzecz. 13 sekund. No niestety, jednej rzeczy nam zabrakło. No nie wiem, wydaje mi się, że minuta to jest naprawdę mało, patrząc na to, że nie dość, że musisz przed nim uciekać, to jeszcze musisz patrzeć. Co to jest kurwa za dźwięk? To jeszcze musisz myśleć, gdzie są rzeczy. Mam dużo czasu, mam 30 sekund ponad. Na jedną rzecz mam 30 sekund. Jest! W końcu! Aha, ale i tak umieram. Dobra, ale zrobiłem obiektywa. Teraz możesz mnie brać. Teraz możesz mnie brać. To było straszne. Dobra, wychodzimy. Dobra, Freddy'ego mamy zaliczonego. Było to naprawdę mega ciężkie. Patrząc na to, że te przedmioty spełniły się w całkowicie innych miejscach. Nie dość, że masz minutę na pięć rzeczy, których prawie nie widać, bo są bardzo mało podświetlone, to jeszcze goni cię jakiś jebany Freddy, który jak ci wyskoczy, to po prostu dostajesz zawału. Huh. Ale zrobiliśmy to. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak,
to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to jak zawsze zostawcie łapkę w dół. Jeżeli ja wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję i czekajcie na kolejny odcinek, gdzie będziemy grali przeciwko Boniemu. Więc trzymajcie się, pa pa.